Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, to jest program lustracja. Ja nazywam się Marek Sekielski, a to jest pani Renata Grocha, dziennikarka Newswicka. Dzień dobry. Dzień dobry. E, napisałaś książkę Zbigniew Zibra, prawdziwe oblicze. To jest książka, no taki wstrząsający dosyć obraz człowieka, który rządzi polską prokuraturą. E, I w jakimś stopniu rządzi też polskim sądownictwem. Jeśli chodzi o sądownictwo, no to nie tyle rządzi, co próbuje zrobić tam totalną rozwałkę i podporządkować władzy wykonawczej sądy. Natomiast rzeczywiście Ziobro jest bardzo silnym prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości. On, kiedy został ministrem, to bardzo mocno poszerzył sobie kompetencje. Dzisiaj właściwie jest takim super prokuratorem który może ręcznie sterować każdym śledztwem prowadzonym przez polskich prokuratorów, może zadzwonić do prokuratora na biurko w najmniejszej miejscowości, powiedzieć mu co ma zrobić w swoim postępowaniu, jakie czynności podjąć, jakie decyzje, może odebrać mu sprawę, właściwie w prokuraturze może dzisiaj wszystko. No, wykorzystuje to nawet ostatnio. Można takie odnieść wrażenie, jak się prześledzi tą, 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 tą sagę, taką, która już 16 rok się ciągnie, końca nie widać jeszcze, sprawę śmierci jego ojca. Tak, wiesz, hmm. dla mnie to jest właściwie sprawa, która y, y, była najmocniejsza w biografii Ziobry. Kiedy badałam y, y, biografię Ziobry, to co on y, zrobił do tej pory, to są dwie takie sprawy, które mnie bardzo poruszyły. Studenckie śledztwo, gdzie on y, po prostu sprokurował sprawę na własnych kolegów y, ze studiów, i sprawa y, śmierci ojca, gdzie właściwie mam taką. Y, Teorię, że po to, żeby zadowolić własną matkę, która w wywiadzie dla dziennika gazety prawnej dla Magdy Rigamonti powiedziała, że ma do niego pretensje, że kiedy po raz pierwszy był ministrem w latach 2005-2007, to za mało zrobił w sprawie wyjaśnienia śmierci mhm. ojca. Na ojciec umarł w 2006 tak, roku. Tak, Jerzy Ziobro umiera w szpitalu na, w Krakowie na jakieś powikłania związane z sercem i. Rodzina ma takie przekonanie, że lekarze popełnili błąd w leczeniu zebry. Tam I był ma do tego prawdę, wykonywany nie, żeby... zabieg stentowania i ro rodzina ma takie poczucie, że lekarze nie zrobili wszystkiego, co mogli, żeby ratować jego zebrę. Tylko problem jest taki, że biegli, którzy badali sprawę kilkukrotnie, właściwie za każdym razem uznawali, że nie było tam błędu w sztuce lekarskiej. Mimo to Ziobro, wykorzystując już, kiedy doszedł drugi raz do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, wykorzystując instrumenty, które miał jako minister czy prokurator generalny, robił wszystko, żeby dopaść tych lekarzy. Można mieć wrażenie, że nawet sobie niektóre uprawnienia nadawał, nie? Żeby tak, tak, Zmieniał tak. prawo, zmieniał tak, żeby prawo żeby pod móc siebie. tak, Zmieniał prawo sterować tym śledztwem? Przede wszystkim. Yy, znaczy, jeżeli tutaj nie ma konfliktu interesów, nie? To... To w zasadzie nie ma spraw, w których jest konflikt interesów. No właśnie, interesów, nie? ta cała sprawa to jest ewidentny konflikt interesów, jeden wielki konflikt interesów. Ziobro przede wszystkim łamie polską konstytucję. Ale w tej ekipie się nikt tym nie przejmuje za bardzo. Ale warto to podkreślić, że w Konstytucji jest jasno zapisane, że prokurator nie może być posłem. A Ziobro, jako prokurator generalny, jest jednocześnie posłem Solidarnej Polski. On występuje w ogóle w wielu rolach, bo jest ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, zasiada w Krajowej Radzie Sądownictwa, jest liderem Solidarnej Polski i jest jeszcze posłem do tego. Więc, no. Z mandatu poselskiego powinien, gdyby chciał przestrzegać konstytucji, zrezygnować w momencie, kiedy został prokuratorem generalnym, nie zrezygnował. Dlaczego? Dlatego, i to jest moja taka teza robocza, że wtedy nie kontrolowałby tego, co się dzieje w sejmie, w sejmie między innymi właśnie w tej sprawie dotyczącej w, w, w zmianach prawa dotyczących jego konkretnej mhm. sprawy, bo on kilkukrotnie zmieniał prawo pod siebie po to, żeby osiągnąć konkretny. Efekt, czyli móc dopaść tych lekarzy we własnej prywatnej sprawie, bo on jest oskarżycielem posiłkowym w sprawie, która się toczy przed sądem, dotyczącej tych lekarzy, którzy próbowali jednak jego ojcu pomóc. Ziobro. Zresztą wychodzi jego taka nieznajomość prawa, bo on obawiał się, że tam była bardzo droga opinia lekarska zlecana i ponad 300 tysięcy kosztowała i on w pewnym momencie obawiał się, nawet mówił o tym publicznie z trybuny Sejmowej, że będzie musiał zapłacić za tą opinię i wprowadził taką zmianę w prawie, żeby oskarżyciel posiłkowy, który występuje o taką opinię, nie mógł być obciążony. Kosztami powyżej tam 300 złotych. Jak mówią mi prawnicy, którzy się na tym znają, to już było zapisane mhm. w prawie, i on, ta zmiana w prawie była zupełnie niepotrzebna. Więc on, żeby zabezpieczyć swoje własne interesy majątkowe, dopilnował tego, żeby zmienić prawo, ale nie tylko w tej sprawie, bo tam prawo było kilka razy zmieniane, wprowadzono m.in. taki zapis, że można, podwyższono karę za sfałszowanie opinii medycznej, ale zmiana dotyczyła również tego, że można w sposób nieświadomy dokonać tego sfałszowania. Tak. Czyli to jest w ogóle jakiś kuriozalny zapis prawny, stworzony tylko po to, żeby ścigać... Bazując na fałszywych przesłankach można wydać opinię, która jest jakby... No, z punktu widzenia wydającego opinię uczciwa, tak? no, bo on bo tak, no, yy, materiał do, do, do pracy, opinii natomiast... to jest przestępstwo a, umyślne. Tak, prawda? Tak, tak. A, a Ziobro wprowadził yy, takie prawo, według którego nawet w sposób nieumyślny można sfałszować yy, opinię. Więc choć zrobił to no, to, żeby że intencja ścigać mogła być, tych lekarzy. Intencja mogła być taka, żeby, yy, no, to, żeby zastraszać tak? Tak, osoby, które tak. miały wydawać te kolejne opinie. Oczywiście. Tam doszło nawet do takiej sytuacji, w momencie, kiedy tych 13, jeśli dobrze pamiętam, lekarzy. Lekarzy, zarzucił tym lekarzom, że, że wzięli za, za duże, za, za, za droga była ta, e, ta ich opinia, jak obiegłych. E, no. Gdy nie było tak naprawdę formalnie możliwości ścigania ich, to zaczęli być prześladowani z innych powodów też, nie? Tak, tak. Prokuratura zaczęła się interesować, przetrząsać dokumentację pacjentów wchodzić wcześniejszych, wchodzić o 6 rano, tak, ogóle, o 6 do rano do, do nie tylko do tych lekarzy, ale do ich współmałżonków też, hmm. bo jeden z tych lekarzy jego żona była ścigana za to, że za nie jakieś nieprawidłowości związane z wystawianiem recept, chociaż NFZ nie nie, nie chciał jej ścigać. To była tak, inicjatywa to, po tak. prostu prokuratury. No, nie, nie było śledztwa, prokuratury sami się po prostu zaczęli Żeby tych ludzi prześladować, prześladować. No. tak to wyglądało. Niestety ta sprawa trwa 16 lat i ona nic nie wskazuje na to, żeby miała się szybko zakończyć. Tak jak hmm. mówi jeden z tych profesorów, że mamy być skazani nieważne za co, ale, ale mamy być skazani, bo tak chce się obro. Ale to nie jedyny przykład tej mściwości jego, nie? Bo tam po drodze do tego 2015 do, do, do tej sprawy, jakby wcześniej no są inne śledztwa, które on, którymi on ręcznie próbuje st sterować, i prokuratorzy, którzy nie chcą wykonywać jego poleceń, no to lądują na jakichś prowincjach na przykład, nie? Na No tak, ja sama się spotkałam z tym, chociaż przyznam szczerze, że w ogóle nie myślałam, że taki ruch zostanie wykonany wobec prokuratorki Anny Adamiak, która się wypowiada w mojej książce. To jest prokuratorka, która z Ziobrą się zetknęła przy okazji sprawy Edwarda Mazura, polonijnego biznesmena, który był podejrzewany o zlecenie zabójstwa szefa polskiej policji Marka Papały i ona jako Takiego wydziału do spraw obrotu międzynarodowego. Zajmowała się właśnie dokumentacją, kiedy miała być ekstradycja Mazura do Polski prowadzona. Pojechała nawet z ziobrą do Stanów Zjednoczonych, żeby się spotkać z tamtejszymi prawnikami. No i ona mi opowiada w książce o tym, że kiedy. Decyzja była odmowna amerykańskiego sądu. No to ziobro szukał tam osób, które mogłyby wziąć na siebie być twarzą tej porażki. Jej nie było wtedy znalazł innego. Prokuratora Jerzego Mierzewskiego I, i jego próbował nakłonić do tego, żeby z Nim wystąpił. On powiedział, że nie, nie wystąpi, ziobro krzyczał, rozhisteryzowany na korytarzu ministerstwa. Nienawidzę pana, nienawidzę pana, ale ta Adamia występuje jeszcze w jednym kontekście. Ona. Y w sprawie Mirosława G., tego kardiochirurga, który był zatrzymany, o którym Ziobro mówił, że nigdy już przez tego pana życia pozbawiony nie będzie. I ona występowała o opinię prawną do niemieckiej kliniki Charité, dlatego że właśnie Ziobro szukał potwierdzenia. Tej swojej tezy, bo się w pewnym momencie tych słów przestraszył, że nie było dowodów na to, że ten lekarz, ten Mirosław G. pozbawiał kogokolwiek życia w sposób mm. zamierzony. Żyobro się tak przypuszczam, obawiał jakiegoś procesu i szukał potwierdzenia na, na te, te mocne, mocne tezy, które stawiał na konferencji prasowej. Zlecił wykonanie tej opinii. No ale ci niemieccy biegli, uznali, że lekarz nikogo w sposób celowy życia nie Pozbawiał. No nie, nie chcieli potwierdzić tej, tych jego mocnych słów i on wtedy próbował nakłonić prokurator Adamiak, żeby pojechała do Niemiec i spróbowała tam wpłynąć na tych lekarzy, żeby zmienili opinię, kiedy ona mu odmówiła. To Ziobro nie był zadowolony, ale opowiedziała o tym pod nazwiskiem w mojej książce, mimo że niewielu prokuratorów właśnie poza nią i Jerzym Mierzewskim, prokuratorzy generalnie chcieli mówić o Ziobrze, ale anonimowo, nie decydowali się na to mówiąc właśnie, że ale no co pani przecież się na, na mnie zemści, to jest mój przełożony. I Adamiak, tuż po premierze mojej książki, nawet tuż po tym, jak się ukazała z Newswickiem, bo to było kilka dni przed oficjalną księgarską premierą, no, została odsunięta od obowiązków. Ona w prokuraturze apelacyjnej zajmowała się pracuje w Wydziale Sądowym. Chodziła do sądu i została odsunięta od wokandy, bez podania powodów. Trudno nie wiązać jakby tego z tym, że wypowiedziała się w książce, która właśnie się ukazała na rynku. Bezwzględny człowiek, który chce osiągnąć swoje, swój cel za każdą cenę. Podobny też model z tym zasięganiem opinii specjalistów za Polską pojawił się w przypadku śmierci jego ojca. Nie? Tam też w końcu, kiedy tak. polscy biegli, nie, nie chcieli jego tezy uwiarygodnić, no to poszukał w Szwajcarii, zdaje się, tak? Tak, ale wiesz, to jest tak, że on y, y, szuka używając y, instrumentów państwowych, Czyli całego aparatu państwowego, narażając na koszty polskiego podatnika, szuka potwierdzenia tezy, która zdaje się jest nie do potwierdzenia. No bo. Y Ileś już, kilka zespołów wypowiadało się na temat tego, tej śmierci. To jest na pewno tragedia dla, dla rodziny. I już to przeszło przez wszystkie instancje tak. też, nie? procesowe. Tam, to, to teraz trwa dlatego, że była kasacja w sądzie. Tak i nie ma potwierdzenia hmm. tych test, że, że tutaj ktoś zawalił, lekarze czegoś tam nie dopatrzyli. I nie mam wrażenia, żeby udało się rodzinie Ziobrów znaleźć potwierdzenie tego, Czego oni oczekują, bo no przecież i tak nic już, jeżeli mu Ziobrze życia nie przywróci. Ja nie rozumiem tego, właśnie takiej determinacji jego. Wydaje mi się jedynym wytłumaczeniem to, że właśnie chce zadowolić matkę, która ma do niego żal. Więc z jednej strony jest mściwy, taki facet, który się kreuje na takiego twardego szeryfa, a z drugiej strony nie potrafi w relacjach z matką powiedzieć: Stop, no, ale już. Jednak zrobiliśmy wszystko, żeby sprawę wyświetlić mm. i nie ma sensu już tym ludziom, po prostu tych ludzi prześladować, bo to trochę tak wygląda, bo oni... Yy, yy, za każdym razem, jak Ziobro dochodzi do władzy, to ktoś jest prześladowany przez niego, bo gdzieś tam jakieś zadawnione właśnie krzywdy chce wyrównać yy, rachunki. Ale wiesz co, gdyby to yy, była taka jednostkowa historia, która się dzieje teraz, czy w ostatnich latach, można by powiedzieć, że no jest, Zbigniew Ziobro jest przykładem osoby, która po dojściu do, do władzy, po prostu tą, ta, ta władza ją zepsuła, no bo tak się też z ludźmi często dzieje. Natomiast no, ta jego mściwość i ta jego taka paranoiczna chęć po prostu udowadniania jakiejś swojej chorej w ogóle wyobraźni, swoich jakichś wymysłów, to już, jest to, 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 to już miało miejsce dziesiątki lat temu, kiedy on był studentem, tak, jeszcze. Opowiedz o tej historii. Wiesz, ta jego on, podejrzliwość. Kiedy też. on dostaje, nagle zaczyna dostawać jako student, zaczyna dostawać nagle pogróżki i jakieś tam żądania finansowe. To jest bardzo dziwna historia. Nie? Do no tej pory jest... nie do końca wyświetlona, dlaczego on to wszystko <coughs> robił. Sprawa zaczyna się w autobusie z Krynicy do Krakowa, kiedy Zbigniew Ziobro, student Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, spotyka Jarka, swojego kolegę z ławy szkolnej w liceum. Ten Jarek szuka stancji i Ziobro mówi, że on mógłby u niego zamieszkać, tylko musi poczekać, aż się kuzyn wyprowadzi. Nie chce mu pokazać początkowo pokoju, bo on mówi, że właśnie jeszcze jest kuzyn. Nie mówi też, co to jest za kuzyn. I ten Jarek się w pewnym momencie tam wprowadza. Ma też takiego przyjaciela, marka. Kasprzyka, który w mojej książce też się wypowiada pod nazwiskiem, opowiada te całą historię. I oni próbują tego nieśmiałego ziobre, takiego yy, wycofanego, yy, wciągnąć w takie imprezowe studenckie życie, znaleźć mu dziewczynę yy, takie i normalne ludzkie sprawy. Nie? No właśnie takie ludzkie sprawy. Yy, I nie bardzo to wychodzi, bo ziobro jest taki właśnie zamknięty w sobie, na imprezach gdzieś siedzi w kącie. Yy, I w pewnym momencie ziobro yy, im opowiada, że zaczyna dostawać anonimy. Z żądaniem, że tutaj jak nie zapłacisz pieniędzy, to cię zabije albo stracisz życie. I te anonimy zaczynają przychodzić też do Krynicy, do rodziców ziobry. I ojciec każe mu zawiadomić policję, że dostaje anonimy groźby. No, rodzina jest przestraszona, co się właściwie dzieje w tym krakowie. Ziobro idzie na policję. I od razu wskazuje tych swoich kolegów, właśnie tego Jarka i Marka, jako sprawców potencjalnych tego. On kieruje od razu organa ścigania na konkretny trop, oskarżając tych swoich kolegów. Jednocześnie prowadzi prywatne śledztwo. Yy, nagrywa tych yy, chłopaków, tych chłopców, no powiedzmy już mężczyzn młodych, yy, prowokuje ich do popełniania różnego rodzaju przestępstw. Proponuje na przykład temu Markowi Kasprzykowi, żeby mu sprzedał marihuanę, nagrywa go w tym czasie, żeby mieć dowód, że on to zrobił. Ten mu nie chce sprzedać, bo, bo to jest ten czas, kiedy można było, tam studenci Akademii Rolniczej uprawiali marihuanę przed akademikiem i on mówi do niego, słuchaj, idź i sobie weź, ale nie sprzedam ci, bo możesz sobie wziąć, ale jakbym ci sprzedał, to bym popełnił przestępstwo, ja nie jestem przestępcą i po prostu ci nie sprzedam. No to nie udaje się Ziobrze sprowokować go do popełnienia przestępstwa, ale na przykład bierze wydruk z konta bankowego, pokazuje im, że ma dużo pieniędzy na koncie, żeby znaleźć potwierdzenie tego, że no, a skąd ten człowiek Człowiek, który mu wysyłał te anonimy, wiedział, że on ma pieniądze. No, otóż, pokazywał to tym kolegom podczas imprezy w dużym towarzystwie, więc dbało o to, żeby byli świadkowie zawsze. Tego chodził na imprezy z takim w długim płaszczu, nie rozbierał się, siedział w płaszczu w pomieszczeniu i później jak opowiadał ten Marek Kasprzyk, okazało się, że on miał magnetofon pod tym płaszczem, taki kasetowy i nagrywał ich na ten, na ten magnetofon. I oni się zorientowali, że coś w ogóle, że, że toczy się przeciwko nim jakieś śledztwo, na razie prywatne ziobry, kiedy o 6 rano policja wjechała do akademika w poszukiwaniu właśnie tego Marka Kasprzyka i tego Jarka. Oni zostali zatrzymani, byli w, w, w szoku, bo przez cały czas pomagali niby Ziobrze prowadzić to śledztwo. Yy, nawet chcieli iść z nim tam kiedyś, kiedy miał um, się ten, ten przestępca przekazywać pieniądze, przekazywać pieniądze mm -hmm. więc chcieli mu po prostu być taką obstawą dla niego, żeby się nie bał i tak dalej. Yy, I oni się dopiero orientują, kiedy w komisariacie widzą Ziobrę z ojcem, dopiero się orientują, że coś jest nie tak i że ten Ziobro ich podejrzewa o to, że są szantażystami. Yy, I oni mają taką tezę, że szantażystą, znaczy przynajmniej Kasprzyk, z którym ja rozmawiałam, że szantażystą był ktoś, kogo Obro zna, tylko nie chciał, żeby to wyszło przed rodzicami, więc dlatego skierował podejrzenia organów ścigania na nich. Ale ten Marek Kasprzyk zostaje w pierwszej instancji skazany na, pod, na podstawie opinii grafologa, później zostaje uniewinniony dwukrotnie. I y, y, opinia grafologiczna y, ostatecznie wyklucza, że to on pisał te anonimy. Y, a mimo to ziobro jednak y, próbuje mu życie y, uprzykrzyć, bo jak y, dochodzi do władzy, to. Y, a Marek już jest wtedy takim przedsiębiorcą, prowadzi firmę, jest w zarządzie własnej firmy. No to tam różne kontrole są nasyłane na niego i zostają mu postawione zarzuty za to, że komu jakieś nieprawidłowości się dopuścił w tej działalności biznesowej. Ale i tutaj po prostu ostatecznie zostaje uniewinniony i polski podatnik musi za to zapłacić 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia, za, za, za tą całą. Właściwie nie wiadomo, dlaczego ten Ziobro się tak uwziął na nich. Bo, bo oni mają taką teorię właśnie, że tu chodziło o to, że Ziobro dokładnie wie, kto go szantażował i chodziło o to, żeby ukryć to przed jego rodzicami. Przed rodzicami, nie? No tak, tak. O tym samym pomyślałem właśnie, nie? Że, to, że tak jak tej matce chce wynagrodzić śmierć ojca i za wszelką cenę pogrążyć byle kogo, to tutaj podobnie, nie? No właśnie. I tego człowieka rzeczywiście, bo te, te, to postępowanie w różnych instancjach trwało 10 lat. Jego żona, z którą spotykał się od czasu studiów. Którą też inwigilował, przecież. Tak, była, nie, ale żona inwigilował, A. kazał inwigilować swoją narzeczoną. Natomiast ja mówię o żonie tego kasprzyka. No, ona była w pewnym momencie w ciąży i wylądowała na podtrzymaniu ciąży, właśnie, bo, bo tak się stresowała tym, co, co się dzieje wokół jej męża. Więc tutaj no, facet naprawdę w rodzinie tych kasprzyków mocno przykrzył życie. No nie tylko. No. Ma, ma też swój udział w, w zapaści polskiej transplantologii właśnie przez sprawę doktora G ze szpitala MSW. Yy, myślisz, że jest jakaś siła, która jest w stanie go odwołać z tej funkcji tak naprawdę dzisiaj? Po, po, opozycja próbuje oczywiście jakieś tam ruchy, no ale mówmy się, że jakby Kaczyński... Znaczy tą siłą jest Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński. Kaczyński tak, ale, tak. ale wiesz, ja uważam, że dzisiaj odwołanie Ziobry nie jest w interesie Kaczyńskiego, bo Kaczyński kieruje się, dla niego najważniejsza jest władza i partia, a partia jest nawet ważniejsza od władzy. Gdyby on dzisiaj odwołał Ziobrę, to mogłoby to spowodować takie dalekosiężne konsekwencje, właśnie włącznie z jakąś dekompozycją PiSu. Bo gdyby Kaczyński dzisiaj odwołał Ziobrę pod tym pretekstem, że będzie łatwiej się dogadać z Unią Europejską w sprawie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, no to Ziobro musiałby wystąpić ze Zjednoczonej Prawicy, zrobiłby własną listę, a gdyby ta lista zdobyła. Powiedzmy razem z narodowcami jakieś powyżej 5% do 10%, no to wtedy Kaczyński miałby bardzo poważnego konkurenta po prawej stronie. I ja uważam, że to mogłoby spowodować, że część polityków tych bardziej skrajnie prawicowych w PiSie zaczęłaby się orientować być może na ziobrę, bo on jest młodszy niż Kaczyński. Kaczyński już traci ten swój taki czar, którym tych wyborców prawicowych trzymał przy sobie, czy, czy, czy w ogóle powodował, że obóz Zjednoczonej Prawicy wygrywał wybory. Teraz widać, że on jest już taki, nie, no nie potrafi tego bardziej centrowego elektoratu utrzymać. PIS ma dzisiaj w okolicach 30% w sondażach, mimo ogromnych transferów socjalnych, które poszły do tych grup wybranego elektoratu, który głosował na, na te partie, ale widać, że Kaczyński ma problem z ogarnianiem rzeczywistości, że on sobie, że, że, że właśnie to rozdawnictwo między innymi doprowadziło do ogromnej inflacji i on sobie nie radzi z takim zarządzaniem państwem. Mhm. Więc, więc wyrzucenie dzisiaj Ziobry mogłoby doprowadzić do tego, że ten, ten obóz zacząłby się rozpadać, bo Zjednoczona Prawica dlatego właśnie wygrała wybory w 2015 roku, że była zjednoczona. A co takiego ma Ziobro w sobie, że, że on tak y, skutecznie trzyma przy sobie tą swoją taką niewielką grupkę tego swojego klubu parlamentarnego, zwłaszcza tych młodych mężczyzn, no, którzy no, na pierwszy rzut jakby jak się ich posłucha i na nich popatrzy, to widać, że oni nie są żadnymi ideowcami, tylko to jest taka grupa karierowiczów, którzy, którzy po prostu robią biznes życia być może teraz. Co takiego jest, że, że ten Kaczyński, który potrafi w, w tych zawsze wśród tych swoich przystawek wyciągać tych posłów i, i te przystawki y, niwelować do takiego już naprawdę poziomu nieistotnego, dlaczego ze zbigniewem ziobra mu się nie udaje? Dlaczego mu się nie udało ziobry oskubać, chociaż tak, już kilka razy próbował? A no. prawda? Bo I te dlaczego próby... ci właśnie ci. Ci, ty, ty, ta ta Bo mała armia był... Ziobry jest taka zwarta i tak się przy niej przy, przy Dlatego, że zawdzięcza wszystko Zbigniewowi Ziobrze. To są politycy, którzy właściwie zanim dostali miejsca na listach PiSu dzięki Ziobrze, oni nie mieli własnej pozycji. Politycznej. To są osoby, które Ziobro wyciągnął y, z, z niebytu i oni zawdzięczają mu wszystko. Ziobro zresztą zawsze miał taką metodę budowania swojego zaplecza, że y, otaczał się osobami, które y, zawdzięczają wszystko jemu. Y, na przykład Bogdan Święczkowski, y, który, którego poznał w czasach aplikacji prokuratorskiej na Śląsku i później, kiedy dochodził do władzy, to wyciągał tego Święczkowskiego, dawał mu jakieś wysokie stanowiska albo dzięki niemu on osiągał wysokie stanowiska, bo przecież za pierwszego PiSu był szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Gdy PiS doszło po raz drugi do władzy, to od razu wylądował w Warszawie, tutaj w prokuraturze krajowej. I później został członkiem Trybunału Konstytucyjnego też jako nominat PiSu, czy kandydat PiSu, no bo nominat już parlamentu. Ale zawsze właśnie Ziobro ma taką politykę, żeby wyciągać te osoby, które wszystko zawdzięczają jemu, bo ci ludzie go nie zdradzą. Zresztą myślę, że właśnie ci młodzi politycy widzą, jak. Widzą, że tak naprawdę mu się, im się opłaca być przy Ziobrze, bo y, przypomnę, że w kampanii parlamentarnej w 2019 roku y, ja śledziłam przypadek Jana Kantaka, y, który y, nawet sam mi mówił, że on nie ma szans dostać mandatu na Lubelszczyźnie z ostatniego miejsca, a jednak dzięki osobistemu wsparciu Ziobry, dzięki y, billboardom, którymi mi okleił całe miasto, wszedł do parlamentu i y, mam wrażenie, że oni y, są przekonani, że po prostu gdyby przyszli do pisu, gdyby gdyby udało się pisowi ich przeciągnąć na y, swoją stronę, to oni by się rozpuścili w tym pisie. A y, klub Ziobry jest na tyle mały, to znaczy nie klub tylko jego partia jest na tyle mała, że oni mają tam istotne znaczenie. Występują w mediach, gdzie też budują własne pozycje. Dzięki temu w pisie jest dużo większa konkurencja niż w Solidarnej Polsce. A czy jeszcze tak na koniec ten Fundusz Sprawiedliwości, czy to jest taki też element tego sprawnego zarządzania swoją partią, no bo to jest Fundusz Sprawiedliwości, możemy powiedzieć niesprawiedliwości, bo te pieniądze są często na wszystko wydawane, a nie na to, na co sama nazwa wskazuje, a to są potężne pieniądze, które można dzięki tym zmianom, którą wprowadził, przeprowadził przez Sejm, on, czyli ziobro, no może wydawać i może pompować i dokładnie w te miejsca, na których mu zależy, nie? to jest partyjny fundusz Ziobry. Fundusz Sprawiedliwości powinien pomagać ofiarom przestępstw. Tymczasem ziobro, kiedy doszedł do władzy, i kiedy zorientował się, że Kaczyński nie zrealizuje swoich obietnic, żeby podzielić się subwencją z koalicjantami, bo obiecał to Kaczyński Ziobrze i jeszcze wtedy Gowinowi, który był w Zjednoczonej Prawicy, ale słowa nie dotrzymał, oszukał tutaj swoich koalicjantów prezes, no i Ziobro się zorientował, że Kaczyński to robi z czystej kalkulacji, bo wie, że jakby oni mieli pieniądze, no to zbudują swoją pozycję i będą silniejszymi dla niego partnerami, bardziej niezależnymi. Więc to było z premedytacją zrobione, a Ziobro nauczył się już, że w polityce bez pieniędzy nie da się zbyt wiele osiągnąć, i wymyślił w bardzo sprytny sposób, że do budowy własnej pozycji politycznej i swojego ugrupowania. Wykorzysta pieniądze publiczne, pieniądze, które Fundusz Sprawiedliwości powinien przekazywać, na przykład Centrum Praw Kobiet, takiej organizacji, która pomaga bitym kobietom, ofiarom przemocy domowej i nie tylko. Oni nie dostają teraz pieniędzy, dostają. Różne inicjatywy związane z ludźmi ziobry, jakieś fundacje, które w ogóle nie działają, albo pieniądze idą po prostu do regionów, w których kandydują politycy Solidarnej Polski. Na przykład, Michał Woś, najmłodszy minister w polskim rządzie, który po prostu w jego regionie pieniądze. Bardzo hojnie były wydawane na różne inicjatywy, gdzie woś mógł się prezentować, że tutaj kupują dzieciom odblaskowe kamizelki, remontują jakieś budynki w szkołach, chociaż to nie miało nic wspólnego z pomaganiem ofiarom przestępstw. No, po prostu mamy do czynienia, ale to nie tylko w tym funduszu, tylko w ogóle rządy PiS się tym charakteryzują, że oni dają to państwo na potęgę. Po to, żeby budować swoje zaplecze polityczne. Ziobro robi to doskonale. Po prostu to jest przypadek książkowy, jak nie należy tego robić. E, a... Pani za to płaci, ja za to płacę, wszyscy za to płacimy. Warto, Społeczeństwo za to płaci. Tak, warto mieć to na względzie, że to są zawsze wydawane nasze pieniądze z naszych podatków. To jest książka, która trafi do jednego z naszych patronów. więc Zachęcam do wspierania nas na patronach.pl Kośnik Zachęcam do komentarzy, do udostępniania i do subskrybowania naszego kanału. I do czytania. I do czytania również, hmm. oczywiście, To jest są fajne. Zwłaszcza mi się, bardzo mi się podobają te skany dokumentów z tego jego prywatnego śledztwa. W sprawie tych jego z czasów studenckich, no, przykład i orzeczenie sądu, no, dosyć brutalnie i bez pozostawiania cienia wątpliwości, sprawiające się z tezami Zbigniewa Ziobry. Więc polecam i dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.